Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, z tej strony Jack, witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Lecimy przeczesać przystań niczyją, czyli kolejną lokację w grze, do której właśnie trafiliśmy. A tak wyglądają moje obecne statystyki, troszkę polewelowałem. Trochę czasu to zajęło, ale no, myślę, że nie był teraz raczej czas stracony. Nasz piesek zdjęty na dwa strzały, to mi się podoba akurat. Pełno przeciwników też. O właśnie. Kurka wodna. Byłbym zapomniał, że on se wstaje. Nie tu, tylko tu. Wszystko jest przypisane. Płaciło się zrobić te zakupy. Teraz mi się naprawdę przydadzą te kolejne trzecie. Dobra, jeszcze jeden tak na wszelki. Tutaj jest łucznik, więc się go pozbądźmy. Chodź. Tak, tutaj not. Co mamy tutaj? Dusza dumnego rycerza. Czy ja mam pochodnie może przy sobie? No. Mam na 25 minut, to mógłbym tutaj porozpalać trochę. No bo w sumie wręcz powinienem, żeby tutaj nie było takich egipskich ciemności. Wiwa dla przewrót, prawda? Mam też o tyle szczęścia, że mnie połączyło i jeszcze nie wyrzuciło z gry. Więc jest w miarę stabilne łącze, więc na razie się uda. Myślę, normalnie z wiadomościami funkcjonuje, wiadomo, skrzynia, bardzo ładnie. I jeszcze jeden klejnot. No, teraz to bym się skosił normalnie. Dobra, szybko wrócę tylko do ogniska, żeby od niego zapalić pochodnie. Jezus Maria, tu typ stoi z dwoma chyba najlepszymi mieczami w grze. Ale zabicie przeciwnika, który daje te... z którego duszy się robi te miecze, to jest jakaś mordęga. Mi się udało i tego jeszcze lepsze, są dwie wersje tego przeciwnika. Magiczna i ognista. Tą ognistą mi się udało pokonać, a i tak zrobiłem to z ledwością. Słaba obrona przed ogniem, kolego. Dobra, tutaj na górę lecimy, żeby zapalić jeszcze to jedno. Tutaj. Zeskakujemy na twardy grunt. Ciekawe, czy mógłbym go sprowokować. Ciekawe, czy mógłbym sprawić, żeby on tą płonącą strzałą zapalił te pochodnie. No ładnie, jeszcze sam się tam... Sam się tam jeszcze zrzuć, no. Pomóż mi. Podejrzewam, dlaczego ta wiadomość została tutaj zostawiona. Mnie gość udało się parę razy naciąć na tę pułapkę. Nie chcę dotykać kałuży. Chciałbym zapalić. A nie, on po prostu zrobił uń. O kurde, tu dwóch. Jeden zrobił unik i się sturlał, a drugi po prostu dał się zabić czterem typom, którzy mu skoczyli na twarz. Alan Lucky, a ten? O nie! A ten zrobił długiego rola i wyleciał za mapę. O kurde. Znaczy za mapę, do tego, do tej głębokiej części po prostu wpadł.
klejnot życia i duża dusza. Naszego klejnotu, dziabnijmy go sobie. Okej, okay, tu jest skrócik, ale to dopiero po drugiej stronie za odblokowania. Na konsoli w tym miejscu, może niekoniecznie nie do końca w tym miejscu, gdzie jestem, ale w okolicy, gdzieś tam wyżej, gdzieś tam, da się spotkać to jest pierwsza miejscówka, gdzie można spotkać handlarza, który może... A, torba jest pełna. Dobra, to czekaj. To weźmy sobie tutaj nożyk. Też pokorzystajmy, bo oni właśnie drobią te noże. Można tutaj spotkać postać, która może mi sprzedawać jako handlarz różne przedmioty, ale jest też to handlarz, któremu mogę ja sprzedawać rzeczy. To jest jedyny taki handlarz w całej grze. No ile tego oczywiście nie zmieniono, ale trochę wątpię. Skubany jak mi skoczył. No i proszę, cztery nasze zużyte. Arangryjski hełm, dobrze widziałem? Ty, trafię? O! A kurde! Minimalnie za daleko stoi. Tutaj jeden był do odzyskania. Czy tu jest ten potworek, o którym mówiłem w poprzednim odcinku? To mnie teraz interesuje. Nie. Tu jest żelazna strzała sztuk 10. Tylko i wyłącznie. Czyli chyba na nowej grze plus dopiero ten potworek się pojawia. Chyba, że jest tutaj. Nie, tutaj nikogo nie ma. Tylko trup. A, trupem nie będę się teraz zajmował. I cyk, backstabi. O, o! A nie, da się tylko... Tylko pieski, który jeden mi już zdążył mnie już zaskoczyć. Dobra, tu... O, proszę, a tak się właśnie... Byłem ciekaw, gdzie ona jest. Na kąpie ona nie jest przy ognisku, tylko tutaj. Okej, okay, dobrze pamiętam, że coś jest. Trzy kukły człowieka. Kościół, weź się przesuń z łaski swojej. Zobaczmy tutaj wiadomość. Przed tobą skarb. Bardzo ładnie, oceniamy to. Tutaj. Ona się nazywa, jeśli dobrze pamiętam, chyba Luciel z Mirry. I ona ma questa dla nas, który... Jest kilka z tej postaci, które mają takiego questa, że trzeba je przywołać podczas walki z jakimś bossem, z którym, na walkę z którym da się ich przywołać. I wtedy możemy... Ten. Przestań mi głupieć postaci. I wtedy popychamy ich questa do przodu. Co to jest? Nie znam cię, a nie znam mnie. Rzeczy są lepsze w ten sposób. You are an odd one. Normally, people keep a safe distance when they see this mask. But you... I'm called Lucatiel. A Lucatiel jednak. From the land of Mira to the far east, across the mountains. They say Drang Lake brims with powerful souls. And so I came to claim my share. But what a strange place. Even the runes did not prepare me. No, weźcie obróć i daj gadać. You are an odd one indeed. I've always made a point of avoiding people. While you've made a point of engaging me. I can see that you are mid-journey. If you require assistance, I will help you. I come from Mira, a land of knights. My sword is always ready. Don't hesitate to call upon me. Whatever happens, I won't be missed. You are an odd one indeed, while you... Dobra, tu już się powtarza. I tu jakby rozpoczynamy tego questa od niej, że właśnie ją przyzywać. Tu
tu jest jeden gość, tam jest drugi gość i tu powinien być jeszcze jeden. A proszę, jednak nie. Tam dziękujemy. A kurde, nie zawahałem. Znaczy ten. Zaskoczyłem go, więc... nie byłem w stanie mu też nic... Nie byłem w stanie przeżyć mu ataku. Nożyk. I nożyk. Pięknie. Zaoszczędziłem sobie też trwałości trochę mojego miecza. O, czy to nie jest to miejsce? Nie, jeszcze nie. Kłopot albo kłopot. Wywiad dla bezcelowości. No, zgadzam się. Słyszeliście to? Przed tobą skarb. No chyba nie. To mogę chyba wysadzić z tego, co pamiętam. Kolejne pochodnie do rozpalania. Jeszcze raz słyszę psa. Dobra, jak tam mój mieczyk? 27, już połowa wytrzymałości zeszła. To kiepsko, mówiąc krótko. Oj, 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 panie kolego, coś ci ten atak nie wyszedł. Czyli może było błędem, że wyrzuciłem w ogóle wszystkie bronie do ogniska. W sensie do ogniska, do... O, przepraszam. Zbliża się bestia. No, zbliża się. Niestety, ale się zbliża. Jest to bestia, która... potrafi dać we znaki. A tam mnie chyba jakimś olejem obrzucił, z tego co widzę. Przydałoby się tutaj mieć właśnie ognicho, znaczy ognicho, ogień, bo te bestie właśnie boją się ognia. Więc... O! To coś zostało? Bułat. O tym nie zauważyłem. Dobra. Na wszelki wypadek skoczę do wody i umyję naszą postać z tego syfu całego. To jest akurat fajne właśnie, że... tak prosta mechanika jest zawarta w takiej grze. Wskoczysz do wody, jak miałeś na sobie olej, no to ten olej zostanie z ciebie zmyty. Dobra, zapalamy kolejną pochodnię. To są też trochę takie bikony dla mnie, nie? Że wiem, że tu byłem. Ale w sumie też truchła przeciwników mówią mi, że tu byłem. Dobra. No ty dziadu, jak nie wziął dziadno. Dobra, klejnot. O, tam jest jeden. Przed tobą, przy okazji słabo światło, dokładnie. Tu jest jeden. Na razie jeden. O, widzicie? A nie, jest ich więcej. Ale widzicie? Boją się światła, boją się... Znaczy, no, masz tyle ognia, to całego, w ogóle światła się boją. No, ale w nie... Typie, w niego rzucaj! Widzę, że nie takie złe obrażenia zadają te... noże. Tego bym chętnie z łuku strzelił, no ale niestety mam za słabe strzały, żeby próbować. No, rzucamy, rzucamy. Ile wlezie. Naprawdę żałuję, że nie mogę jej po prostu zrzucić w przepaść, no ale... nic tak prostego, co nie? Ale na szczęście pochodnia za tarczę przed nimi wystarcza. Dużo dusza zaginionego niemarłego i emisja mocy. Dostałem też oczywiście znowu strzała w pysk. Szkoda. Dobra, tutaj chyba nie było nic do zniszczenia. No, co to tutaj na dzień dobry dostajemy... A, no tak, oni mi to zniszczą. Na dzień dobry dostajemy dwóch takich ziomeczków. O, tylko nie wiem, czy ten to... Boisz się? Nie, ten się nie boi. Ten się nie boi. Ten się światła nie boi. Niestety.
O nie, nie chciałem drugiego Estusa, kurde. O pięknie, ten jeden zginął, to bardzo ładnie. Tarcza w górę. Proszę, typ był przede mną, a dostałem strzałą nie to coś dostało strzałą, tylko ja ją dostałem prosto w ryj. Słuchaj, punkt pochodnia, ale zastanów się dobrze. No, dobrze powiedziane. Okej, okay, tu... Orry, papa! Proszę, jednak się... Tak, kurde, coś tak wierzę, że chyba było ich więcej. Jak nie chciał zaskoczyć skubaniec. Dobra. Tam chyba za drzwiami będzie ten osobnik, o którym wspominałem. Zobaczmy, czy jest w tej wersji. Ej, no kurde, nie ma. Dlaczego? Koło i koło. Nie tutaj, więc próbuję okrążanie, zbliża się koło. Okej, jedno z tych to było to z kuszą. I to jest to. To jest właśnie to. No, to poszło totalnie nie po mojej myśli, bo bez sensu się w sumie ruszyłem, no ale klejnotów mam wystarczająco. Srebrny talizman. Zobaczmy, to będzie tutaj. Przemiana pozwalająca wtopić się w otoczenie. Mały srebrny talizman z magiczną mocą naśladownictwa pozwala wtopić się w tło. Użyj tego talizmanu, by ukryć się przed atakującymi. Nie tylko powierzchowny kamuflaż, ale... Daje tylko powierzchowny kamuflaż, ale czasami nawet tyle wystarczy. No, to jest taka alternatywa dla zaklęcia kameleona. Z odruchu musiałem to sprawdzić, nie? Ale dobra, mamy tutaj... Wielki miecz, o, fajnie. Zobaczmy, który to jest. To jest taki, ale kurde, nie mogę z niego korzystać. No ale dobra, zgarnąłem sobie falcją przynajmniej z jednego tego typa, więc będę mógł go sobie wymienić, kiedy ten ognisty miecz mi się zużyje. 19 jeszcze uderzeń. Czyli jak już będzie oznaczenie, że już jest niebezpieczeństwo zniszczenia, to będę musiał sobie zmienić. Serio, animacja upadku przerwa mi ciągnięcie tego klejnotu? Będę musiał uważać i zmienić sobie broń. Tutaj pusto. Dobra, tutaj wiem, że mogę sobie skrót odblokować i naprawdę bardzo by mi się to przydało. Oj! Dobra, zdążyłem sobie poradzić. Kolejne pochodnie. O, tu jest wajcha. Tylko ta wajcha chyba... Tak, zadzwoni i teraz ten statek się powinien tutaj przysunąć. O, tu się zapali i statek podpłynie. Mhm. Dobra, tu schodzę, to nie... To się nie cofnę, więc YOLO. Przed tobą wróg. Klejnot życia sztuk 2 i stara, czy może stara, i kość wiodąca do domu. No i tak, mamy tutaj wroga. No kurde, myślałem, że zrobię atak z powietrza. No ale niestety nie udało się. Pomóż mi. No już tak, chłopie, ile można. Do widzenia. Tutaj. Warangijskie bransolety. Druga część setu. Tu... Wow! Ty, co to za gościu w masce kruka? Ja nie pamiętam tego gościa. Ciekawe. Dobra. Numero dos. Hello. Spróbuj tył. Tutaj jest... Ktoś se popił, widzę. Nie za robota, ale atak, dokładnie. Było nie pić, panowie, tyle. Kurde, no chciałem tego uniknąć, no.
Dobra, na szczęście nic się takiego nie dzieje. Dobra. O, proszę, stara pachnąca gałąź. Pięknie, to już mamy dwie. Dobra, czy ja byłbym w stanie... Dobra, używać tych klejnotów, jakie mogę. Czy ja byłbym w stanie to zniszczyć łukiem? Bo jeśli tak, to bardzo chętnie to zrobię. Na szczęście tak. I jak debil zużyłem nie te strzały. Zużyłem te mocniejsze. Nóż do rzucania i ognisty motyl. Pięknie, nożyki uzupełniamy. Ognisty motyl jest to takie coś, które pozwala mi zapalić pochodnie, kiedy tylko będę chciał, a nie od ogniska czy jakiejś innej pochodni. Butelka wypełniona suszonymi czerwonymi motylami. Pobudzenie tych rzadkich motyli skutkuje stworzeniem małego płomienia, który błyskawicznie zapala pochodnie. Te motyle wydzielają płyny, które zapalają się w kontakcie z powietrzem i chronią je przed drapieżnikami. Wszyscy znają je i uwielbiają jako zapalniczki, lecz jednocześnie boją się ich rojów, mogących wywoływać niszczycielskie pożary. Trochę jak w Atlantyda Zaginiony Ląd. Tutaj jeszcze mamy żywicę mrocznej sosny. Żywica z sosny, na którą rzucono urok, zapewnia broni w prawej ręce moc mrocznego płomienia. Wzmocniona broń przez krótki czas zadaje obrażenia od mroku, szczególnie skuteczna przeciwko wrogom bojącym się mroku, takim jak kapłani i istoty magiczne. Okej, tutaj... O właśnie. Dobrze, kochanie. Ha! Jaszczurka! Okej, już zagrożony zniszczeniem. Niknąca dusza. Klejno życie, duża dusza. O, trzy klejno to w ogóle. Tu. Chwila oddechu, szkielet. No, dałeś się zabić, kolego. I to dosłownie, zabić ze ścianą. O, nie tylko on, widzę, sporo ich tu jest. Przed tobą głowa. A chyba, że ci mu na plecy wskoczyli. Dobra, bo tak sobie myślałem, przecież to nie było mimika. To właśnie skąd ta głowa? Pierścień królewskiego żołnierza. To jest bardzo fajny pierścień. Właśnie, załóżmy sobie też ten pierścień lwa. On wzmacnia siłę kontry broni do pchnięć. No, co prawda przy sobie takiej broni nie mam, ale no, mogę nosić, no to czemu by nie nosić. Ulubiony pierścień rycerza pogromcy smoków, czyli oczywiście Ornsteina. Wzmacnia kontratak pchnięciem. Po wielu latach używania oczko pierścienia starło się, ale po bliższych oględzinach można dostrzec wygrawerowanego lwa. I pierścień królewskiego żołnierza. Pierścień z pieczęcią żołnierza zwiększa udźwig postaci. Te pierścienie otrzymywali wojownicy, którzy wykazali się w służbie u króla Wendrika. Król cenił prostych wojowników, którzy w każdej bitwie polegali tylko na własnej sile. No i takowy pierścień jest bardzo fajny, bo pozwala mi nosić cięższą... No, między innymi pozwala mi nosić cięższą zbroję. Okej, tutaj przejście. A za nim... No, chwilowo nic. Na górze... Jeden ziomek. Jaka broń. Jeszcze cztery ciosy wytrzyma. A, tu cię mam! Proszę, proszę. Czyli stamtąd przenieśli go tutaj na pececie. Dobra, weźmy sobie falcę zamiast tego miecza. Siema. To jest... Gawlan i to... Dobra, na szczęście nie wywaliło mnie z gry, w sensie domenu głównego. To jest Gawlan, czyli właśnie ten kubiec, o którym mówiłem, i to jest jeden z Gyrmów. Who are you? I, Gawlan. Gawlan will, Gawlan deal. Gawlan wants soul. Many, many souls. What you want? With Gavlan, you will, you deal. No. Jest to oczywiście jedyny merchant, tak jak wspomniałem, którym mogę sprzedawać bronię. Albo zbroję. Bądź w ogóle, znaczy no, między innymi duble, jeśli chodzi o
przedmioty, jakieś zbroje pomniejsze, przedmioty, których nie chcę. Na przykład potem będę miał nagromadzone, nie wiem, strasznie dużo kości wiodącej do domu, a będę miał przedmiot, o którym mówiłem, który będzie umożliwiał mi nieskończone używanie. W sensie te samą opcję, co kość wiodąca do domu, ale w nieskończonej ilości, no to mogę sobie te zbędne kości posprzedawać. To samo jest na przykład z rudami, no ale rud się nie opłaca sprzedawać. Tu w ogóle kość zdobyłem, ale nie powiedziałem wam, nie pokazałem opisu. Duża skamieniała kość wzmacnia wyposażenie wykonane ze specjalnych dusz. Czytaj z dusz bossów. Powszechnie nazywa się smoczą kością, ale prawdziwość tej nazwy jest wątpliwa. Mimo wszystko ta skamieniała kość ma w sobie potężną moc. No, i on ma na sprzedaż pierścień olbrzymów, który zwiększa równowagę. Za 5000. No, kupmy. Dodatkowo zatrute strzały. Póki co ma tylko 20, ale możemy wziąć. Potem będzie miał ich chyba nieskończoność. I trujący mech, zatruty nóż do rzucania oraz żywice zgniłej sosny. Ta żywica ze zgniłej sosny stała się trującą trucizną. Nakłada nałożenie jej na... nałożenie jej na broń sprawia, że ów broń będzie zatruwać, otruci przeciwnicy, logika, powoli tracą życie. Zatruty nóż ma zatruć cel, nie tylko zadać bezpośrednie obrażenia. To broń łatwa w użyciu, ale ma niewielki zasięg i zadaje mało obrażenia. Jednak jeśli nóż spowoduje zatrucie, cel będzie odnosił obrażenia przez pewien czas. I trujący mech. Kępka lekko trującego mchu. Po zjedzeniu zwalcza truciznę i oczyszcza wnętrzności. Jeżeli w organizmie zbierze się wystarczająca ilość trucizny, by wywołała zatrucie, zaczniesz tracić zdrowie. Jeśli chcesz przeżyć w takiej sytuacji, lepiej trzymaj ten mech pod ręką. No i na start wykupię ile będę, ile mogę, czyli tylko 4. A w sumie za resztę mogę wykupić sobie chociaż ten jeden nóż do rzucania, zatruty. Wprawdzie mógłbym sobie teraz wykorzystać duszę, ale po co? No, tutaj to co on nam powiedział, to on się nie mówi nic innego. No, on się potem stąd przenosi właśnie do innej lokacji. On się dwa albo trzy razy przenosi i za tym ostatnim razem, kiedy się przenosi, to już jest jego... są jego finalne przenosiny. On już potem zostaje w tej lokacji, do której się przeniósł. No to nie zadaje takich obrażeń tym falcjonem, bo to jest broń, która bazuje na zręczności. A ja oczywiście... No, mimo iż mam zręczność na w miarę okej poziomie, no to jednak... bardziej preferuję używanie broni, które bazują na sile. Tutaj też mamy. Tutaj na PS-ie znalazłem fragment Estusa. No, tym razem niestety mi się nie poszczęściło. Kolejny kryształ w takim razie. Tutaj kolejny ziomek. Widzę, tak zachlał mordę, że nie usłyszał tego, co się dzieje na górze. Ja mu obok kroję ziomka, a ten z tego nic nie zrobi. Dobra, na górę. Dobra. Stary, jak ty śpisz na stole, jak go nie masz? Jaki wykrok zrobił skubaniec. Dobra, tutaj pusto. O, ale tu jest skrzynia. A w niej... sedę rozbójnika i topór bandyty. To jest w ogóle ten, który już miałem? Nie, to jest inny. O, i proszę, o wiele lepszy od mojego. A czy od tej broni? To kolejny zamiennik oczywiście. Mówię, jak potem masz już tyle pieniędzy, że można sobie kupować po prostu w trzy i trochę proszku naprawczego, czy nie wiem... czy...
Czy tyle mieć broni, że... Dobra, nasz tylko dobra ścina. Czy mieć tyle broni, że praktycznie jak się jedna zliczy, to można sobie ją wymienić za coś innego, no to nie jest po tym już problem. Ta wytrzymałość. Ale wiadomo, na początku to zawsze jest problematyczne, kiedy ma się mało broni. Dobra, uważaj na psy. Wrażenia biją takie sobie, no ale jak się rzucą w grupie, no to masz przesrane. Jak on nie trafił jeszcze? Duża dusza zaginionego nieumarłego. W ogóle był mixed, jakby się okazało, że te psy to są właśnie coś nieumarli. Coś, nie wiem, przeklęci albo coś takiego. O, tutaj możemy właśnie wykorzystać kamień klucz Farosa i... trochę światła do tej lokacji wpuścić. No i dzięki temu od razu więcej widać, jakoś tak fajnie się chodzi, ale przede wszystkim te wszystkie potworki, głównie te z góry, się po prostu pochowają u siebie. Tam pamiętam, że był jeden. Jestem ciekaw, czy dalej tam siedzi. Dobra, ja już niestety będę musiał kończyć powoli, ale to akurat będzie, bo 32 minuty mamy, to będzie taki fajny koniec. Widzę na zegarku. Więc wrócę sobie teraz na... O, widzicie? Tam jest właśnie mago, o którym mówiłem. Gdyby nie miał minimum 10 punktów inteligencji, to by nie chciał ze mną w ogóle rozmawiać, a tym bardziej nie chciałby się przenieść do Majuli. A tak, jak już z nim pogadamy, to od razu zużyjemy tematy, on się przeniesie do Majuli i tam po pierwsze będzie bezpieczny, a po drugie będziemy mogli z nim handlować. Bo nie jestem pewny, czy on by nie zginął, gdyby tutaj został na długo. No ale cóż. Odpoczywamy. Myślę, że w kolejnym odcinku zawalczymy z kolejnym bossem, który znajduje się na tamtym statku. Ale zobaczymy, czy uda mi się do niego w ogóle dojść. Także ode mnie, póki co, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Zagrajmy w Dark Souls Scholar of the First Sin. Cześć!